To idziemy zwiedzać. Coś, czego dotąd nie widzieliśmy. Teraz do nowoczesnej windy, no, z lat 90. Natomiast tutaj już na początku XX wieku była stara winda, którą zjedziemy jeszcze na dół. Pokażę, jak ta winda z początku XX wieku wyglądała. Z przyjemnością zobaczymy. W zamku windą, no to ci dopiero nowość, prawda? Kolbergowie lubili nowinki i tak jak lubili samochody, różne urządzenia, centralne ogrzewanie, tak również i właśnie nowość. Jesteśmy w piwnicy, tak? I to jest właśnie ta winda, tam gdyby się tylko górę dało, o to tak. To jest winda? To jest winda, to jest kabina. I to jest oryginalna winda z czasów Hochbergów? Tak. Przypuszczam, że już po wojnie była nieczynna. Na pewno nie była czynna pod koniec lat 50., kiedy tutaj odbyły się dwa bodajże albo i trzy bale sylwestrowe. Zakończono organizowanie tych balów ze względu między innymi na wypadek. Jeden z uczestników balu wszedł do windy, której nie było. No, rozumiem, no tak. Do szybu. Co jeszcze tu zobaczymy, zanim wsiądziemy do windy? Tutaj są... Proszę zwrócić uwagę na... To jest lodówka. Lodówka oryginalna. Ale fantastyczna. I jeszcze opisana, owoce, warzywa. Tak, tak. Po francusku, bowiem kucharze byli Francuzami. Ale pięknie, osobno na owoce, osobno na masło, tak. Na śmietanę, na mięso. I ona jest z jakiego okresu? To jest z przełomu XIX na XX wiek, przypuszczam raczej XX. A proszę mi jeszcze powiedzieć, jak chłodzono te wszystkie mięsiwa i inne wiktuały? Lodu z rzeki, ze stawów. Ale gdzie ten lód wkładano? Wkładano tam w tylnej części. Korzystano właśnie z lodu, stąd między innymi tak zwany ice keller, czyli naprzeciw fasady zamku od strony północnej znajduje się wzgórze i budowla, w której przechowywano lód. Piękna, stara, drewniana lodówka z drzwiczkami, z szybką w środku. Można było zajrzeć, nie trzeba było otwierać drzwi, żeby sprawdzić, czy jest coś w środku do jedzenia. Świetna, tylko zajmowała dość dużo miejsca. Dzisiaj jest trochę ekonomiczniej. No, wtedy to nie trudno nazwać, to nie było M3. To jest to prawda, że tu nie jesteśmy w M3. Tutaj w podziemiach znajdowała się kuchnia. Nawet na dzisiejsze czasy całkiem nowoczesna. Niedaleko sali lustrzanej znajdowała się górna część, stacja jakby windy, tej właśnie, którą wywożono potrawy do sali jadalnej. To jest winda elektryczna z początków XX wieku. Czyli stąd dwie kondygnacje do góry, windą potrawy jechały z kuchni do sali jadalnej. Te, które powinny były jak najszybciej dostać się do sali lustrzanej, do sali jadalnej. Bufet był podgrzewany, no wobec czego mogły przez pewien czas jeszcze pewną temperaturę utrzymać. A my na górę nie tą windą, tylko już taką bardziej tradycyjną i działającą. Bardzo proszę. O. Teraz już jedziemy na strych i zobaczymy, co tam się kryją za skarby i tajemnice. Bo strychu zwiedzający turyści nie mogą oglądać. Nie, to nie jest trasa do zwiedzania, natomiast no, specjalne zwiedzanie od czasu do czasu robimy i wtedy pokazujemy te właśnie nasze skarby trzeciego piętra. No dzisiaj będzie można je obejrzeć i poznać razem z Radiem Katowice. No i wysiadamy na strychu. Pan Jan Gałaszek. Dzień dobry. Główny konserwator. Pokaże nam pan w tej swojej pracowni, nad czym na przykład pracujecie teraz? Wyjdziemy. Tak? Proszę prowadzić. Taki magazynik, to nawet tutaj nie pracujemy, tylko tu są te obiekty, które się suszą, czekają w kolejce. I tutaj macie stoły, na których już, dzień dobry. Stoły specjalne, takie, które są tak do dublażu, czyli one grzeją, chłodzą, ciśnienie robią i obrazy się podkleja na przykład. Proszę popatrzeć, nowym płótnem, to jest zniszczony, autentyczny, to jest nowe płótno.
I wy tutaj ten autentyk podklejacie od dołu tym płótnem, jak tak? Jak trzeba, tak. Jak i potem stół jest ciepły, tak? Ciepły, do 100 stopni. Później jeszcze dalej mamy, jeszcze dwa pomieszczenia tam. Czy mogę wejść ja bym proponował spojrzeć na północ przez... Przez okno? Tak. To chodźmy, a to takie ogromne okno w ogóle. I to trzeba wejść na schody, żeby przez to okno wyjrzeć. Tu? Można tu wejść po tych schodach? Tak, bo ja stąd nie widzę. Ale macie piękny widok z okna. Widok na wzgórze, na którym pochowani są Hans Heinrich XV i jego syn Bolko von Hochberg. Ten park nawet późną jesienią pięknie wygląda. To piękny park, rzeczywiście. Czy my idziemy teraz na dół już? Zejdziemy basztą. Czyli na pierwsze piętro do tajnego przejścia teraz, tak? Tak. To są najstarsze. Najstarsze, to znaczy ile mają lat te kamienne schody? Ile mają lat? No ja myślę, że w tym skrzydle, no gdzieś XVII wiek, połowa XVII wieku. Czy schody, to mi trudno powiedzieć, ale ta baszta. Jesteśmy na piętrze pierwszym. Tu pójdziemy. To rozumiem, że książę do tajnego przejścia też tędy chodził? Tak, to było przejście, które prowadziło do na parter. Można było wyjść na tarasy. No i niżej do podziemi i tunel tam jeszcze prowadził na zewnątrz. Jolu, czy od księcia z łazienki mamy tu gdzieś klucz? Najpierw do łazienki książęcej. Łazienką księżnej, a księcia. Jaka była różnica? To łazienka księcia. No, zupełnie inna niż łazienka księżnej. No ja wiem, czy niestety. Tak wykwintna. Nie tak wykwintna, nie z takim przepychem. I daleko, bo pokoje księcia są przed apartamentem księżnej, więc... Czyli musiał przejść kawał drogi do toalety. Musiał się nawet zapowiedzieć, bym powiedział, bo ta spłuczka działa na dwie łazienki. A rozumiem, czyli jak księżna skorzystała, to musiał poczekać. Ile odczekać księżna. Z łazienki księcia idziemy wreszcie do tajnego przejścia. To jest gaśnica. To jest gaśnica. Ale naprawdę to jest gaśnica? Tak. Właśnie z początków XX wieku. Fantastyczna. No. Idziemy. Tylko na www.radio.katowice.pl mogą Państwo zobaczyć tajne przejście księcia, którym mógł niepostrzeżenie i szybko wyjść ze swojego gabinetu. Ale wąsko tu miał, łatwo nie było. Proszę wejść, bo my dalej nie chodzę. I gdzież wyszłam? Dzień dobry. Gdzie ja jestem? Gabinet cesarza. Tu jesteśmy w apartamentach cesarza Wilhelma I, Wilhelma II. To jest jego gabinet. Tam jest pokój sztabowy tak zwany. Tu jest, powiedzmy, taki przedpokoik i sypialnia. A w łazience cesarza byliście już Państwo? W łazience cesarza nie byliśmy. To jest kolejna łazienka. Powstała w roku 1908. Na przyjazd pary hiszpańskiej. Tak. To jest właśnie ta. Ta pierwsza. Ta pierwsza. A możemy zajrzeć do niej? No, ale tu też taka wanna wpuszczana w podłogę, jak może nie tak elegancka i ekskluzywna jak u księżnej Daisy, ale jednak też już taka inna niż... Funkcjonalna. Tak. Proszę popatrzeć, to jest w murze. W murze wykuta łazienka, w murze zewnętrznym zamku. No tak, no gdzieś trzeba było dodatkowo tak, takie miejsce wygospodarować. Przygotowane jakby na szybko te dwie łazienki. Ta i tam. Wspomina właśnie w swoich pamiętnikach o tej łazience i tam swoje refleksje na temat przyjazdu pary królewskiej wyraża. Że koniecznie trzeba było ją zrobić. Zresztą księżna się skarżyła niejako, czy ubolewała może w swoich wspomnieniach, że w zamku no nie było tych wszystkich wygód, do których ona przywykła mieszkając na wyspach. Czyli w sumie cieszyła się chyba, że para hiszpańska ma przyjechać, bo dzięki temu pojawiła się tu łazienka w zamku. Księżna bardzo się cieszyła, bo lubiła gości. Dziś kończymy oglądanie tajnych miejsc, normalnie niedostępnych do zwiedzania w zamku w Pszczynie. Kończymy na łazience cesarza. Bardzo dziękujemy. Dzisiaj opuszczamy zamek w Pszczynie z żalem, ale karmimy się nadzieją, że wrócimy tu niebawem i znowu zajrzymy tam, gdzie zaglądać teoretycznie nie powinniśmy.